przed nami zadanie z naszego portalu. Mamy tutaj taki szereg 1 plus 2 do 5, 1 przez 2 do 5, plus 1 przez 3 do 5, plus 1 przez 4 do 5 i tak dalej. Czyli to jest szereg suma 1 przez n do 5. No i mamy odpowiedzieć, czy ten szereg jest zbieżny, czy rozbieżny. Więc ja może tutaj skopiowałem sobie i tutaj to rozwiążemy. Czyli to jest taki szereg. Szereg od n równego 1 do nieskończoności 1 przez n do 5. Czyli to jest szereg harmoniczny rzędu 5, czyli przypomnę, że szereg harmoniczny rzędu p to jest szereg następującej postaci 1 przez n do p tej. No i p jest jakąś liczbą rzeczywistą, powiedzmy większą od zera. I teraz wiemy, że te szeregi są zbieżne, czyli taki szereg zbieżność, ponieważ to jest szereg o wyrazach dodatnich, więc ograniczony oznacza zbieżny. Czyli zbieżny możemy zapisać w ten sposób, że jest mniejszy od nieskończoności i wiemy, że to jest wtedy i tylko wtedy, kiedy p jest większe od 1. Prawda? Te szeregi są zbieżne tylko dla p większego od 1 i to jest udowodnione w jednym z filmów z naszego portalu. Jest to zastosowanie kryterium całkowego. Czyli u nas to jest szereg harmoniczny rzędu 5, no i ponieważ 5 jest większe od 1, niewątpliwie to ten szereg jest zbieżny, czyli mamy zbieżny szereg, możemy sprawdzić, o, szereg jest zbieżny, sprawdzamy. No i może jeszcze jedno zadanie, tak, tu mamy szereg harmoniczny, prawda, szereg suma od n równego 1, 1 n-ta, czyli szereg harmoniczny, czyli suma od n równego 1 do nieskończoności, 1 przez n, czyli tutaj to jest szereg harmoniczny rzędu 1, czyli zwykle po prostu mówimy szereg harmoniczny. No i teraz szereg harmoniczny jest rozbieżny, prawda? Bo to kryterium tutaj, które jest udowodnione, mówi, że te szeregi są zbieżne tylko wtedy, kiedy p jest większe od 1. Jeżeli p jest mniejsze bądź równe 1, ten szereg jest rozbieżny. Znowuż w przypadku szeregów o wyrazach dodatnich rozbieżność możemy symbolicznie zapisać, że ta suma jest nieograniczona, czyli jest równa plus nieskończoność, wobec tego jest rozbieżny. No i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.